Witajcie kochani, tu Lady Makeup. Ten tutorial chciałabym poświęcić na wykonanie makijażu zielonego, którego głównym elementem jest zielona kreska. Makijaż nadaje się zarówno dla blondynek, brunetek, szatynek i oczywiście dla dziewczyn z rudym kolorem włosów. Życzę Wam miłego oglądania. Twarz mam już przygotowaną, a w zasadzie na twarzy mam już wykonany prawie cały makijaż. Oczywiście na początek nałożyłam krem. Na twarz następnie podkład NYXa. Nazywa się The Makeup Podkład. I ja akurat użyłam w kolorze Nude. Kolejno. Wszelkie jakieś niedoskonałości mojej cery, czyli lekkie pryszcze itp. Zakryłam korektorem. Również z NYXa. Numer beige. I tak kolor prezentuje się. W kolejnym etapie było oczywiście opruszenie twarzy pudrem, który zmatuje moją twarz na wiele, wiele godzin. I jest to puder z firmy Vipera, odbijający światło, transparentny. Ma taki bardzo specyficzny, ładny zapach. Naprawdę świetny jest ten puder i na wiele godzin matuje twarz. W kolejnym etapie wykonturowałam twarz przy pomocy bronzera. Bronzer mineralny La Rosa numer 72, Sun of Barcelona nazywa się. Już na sam koniuszek w centralnym punkcie nałożyłam, zaaplikowałam róż z NYXa kolor Peach. Przystępujemy teraz do makijażu oka. Na powiekę w pierwszej kolejności aplikuję cień w kremie NYXa Jumbo Eye Pencil w kolorze Milk. I aplikuję go, tak jak już wspomniałam, na środku powieki ruchomej. I rozcieram teraz przy pomocy palca ten cień. W zasadzie odrobinę tego Jumbo Eye Pencil, kredki. A najważniejszym cieniem bazowym będzie cień z Vipery rozświetlający, numer 72, taki jasny kolor. I szerszym pędzelkiem zaaplikuję go głównie w wewnętrznym kąciku oka. I przyciągam pędzelkiem ten cień podłubiowy. Dla rozświetlenia wyjeżdżam troszeczkę za linię brwi i tak samo nakładam ten cień na dolnej powiece. Wyjeżdżam w kierunku skroni. Teraz biorę moją paletę Manny 120 cieni. Taki jasny cień zielony, bardzo żywy kolor. Aplikuję na powiekę przy pomocy szerszego pędzelka. Nakładam go, rozpoczynając od wewnętrznego kącika oka, w zasadzie tak na powiece ruchomej. Dociskam ten cień na całej powiece, aż do tutaj załamania. Tym samym kolorem podkreślam lekko dolną powiekę. Zmieniam, przekręcam pędzelek na taki grubszy i aplikuję go na dolnej powiece, rozpoczynając od środka. W zasadzie teraz najważniejsza część makijażu, czyli wykonania kreski, narysowanie kreski zieloną kredką. I chciałabym Wam zaprezentować mój najnowszy nabytek. Jest to kredka zielona z NYXa. Taka glitterowa, nazywa się Green Glitter numer 939. Tak jak widać na końcówce, kolor jest taki sam jak na końcówce i on ma takie malutkie drobinki. Rozpoczynam malowanie od naciągnięcia skóry na skroniach,
co ułatwi mi wykonanie płynnej kreski. I malowanie rozpoczynam od wewnętrznego kącika oka. Rysuję dosyć grubą kreskę, aby była widoczna na moich oczach, powiekach. Tak jak widzicie, kreska dosyć gruba i jak dojeżdżam już do końca w zasadzie oka, również tą kreskę wyciągam tak na kształt kociego oka. Lekko ku górze. Tą samą kredką oczywiście rysuję kreskę na dolne powiece. Również kreska dosyć gruba, ponieważ przy pomocy tej kredki mamy w zasadzie wykonać najważniejszą część makijażu. Musi być wyraźna. Naciągam ponownie skórę i łączę obie kreski. Porównuję, czy mniej więcej jest tak samo. Kreska wygląda na jednym i na drugim oku. Dla nadania płynnego przejścia mojej kresce rozcieram ją lekko pędzelkiem do brwi ukośnym i wyciągam tą kreskę lekko w kierunku skroni. Tak wystarczy. Teraz biorę czarną kredkę, również mam kredkę z NYX-a i tą czarną kredką rysuję kreskę na dolnej powiece od zewnętrznej części oka na długości 1/3. Tak wystarczy. I rysuję również króciutką kreseczkę, wyjeżdżając poza kontury oka. I ponownie tą samą kredkę wyciągam, czyli łączę kredkę czarną z kredką zieloną, dając tej zieleni taki bardziej intensywny kolor. O, myślę, że tyle wystarczy. I w zasadzie, jeśli chodziłoby Wam o makijaż dzienny, mogłybyście tak zostawić na powiece, ponieważ ja chcę uzyskać troszeczkę bardziej intensywny look, biorę odrobinę ciemniejszy kolor zielony, również z palety Manny 120 cieni. Druga część. I jest to kolor taki ciemny zielony, wpadający lekko w kolor kaki. I ten cień przy pomocy pędzelka dobrze wyrzeźbionego, takiego kociego języczka ala, aplikuję wzdłuż załamania powieki, tak na kształt właśnie przebiega, jak przebiega ta linia i na kształt kreski, asymetrycznie. Najlepiej rozpoczynam od środka oka, dojeżdżam do wewnętrznego kącika. I następnie kieruję się do zewnątrz. Ciemniejszy zielony cień, który przed chwileczką zaaplikowałam, rozcieram pędzelkiem do konturowania. To jest pędzelek z NYX-a B16. I rozcieram go ku górze w kierunku do brwi. Żeby zatrzeć wszelkie mocno wyraźne granice, żeby było lekkie i płynne przejście. W kolejnym etapie dla odrobiny rozświetlenia powyżej tego ciemnego cienia nałożę, również zaaplikuję cień z Manly. Taki jasny kolor, bardzo zielony. Ten sam pędzelek, troszeczkę go oczyszczam i dosłownie znikoma ilość tego cienia, tak dla nadania akcentu. Tak. Dobrze i zbliżamy się do końca naszego makijażu. Ostatnim elementem będzie ponowne rozświetlenie miejsca wewnątrz kącika oka oraz pod łukiem brwiowym i w tym celu użyję
pudru przepraszam was, cienia sypkiego z La Rosy. On nazywa się Argonita. Wytuszowałam bardzo mocno rzęsy. Zrobiłam to jak zwykle tuszem Max Factora 2000 kalorii. Narysowałam białą linię w linii rzęs, białą kredką oczywiście, oraz pomalowałam usta różowym błyszczykiem NYXa z palety błyszczyków 02 The Naturals. Mam nadzieję, że propozycja makijażu tego, co tutaj widzicie, spodoba Wam się. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.